Witam na kanale Kowal z tej strony, a dzisiaj opowiem wam o nietypowym szwedzkim wariancie bojowego wozu piechoty 1, który w 2022 roku trafił na Ukrainę. Ale skąd szwedzka armia miała w ogóle komunistyczne bojowe wozy piechoty 1? Zapraszam do materiału. Zacznijmy może od tego, że o tym jak powstał BWP-1 opowiem wam w osobnym materiale, a dzisiaj po prostu skupimy się na tej jego ciekawej odmianie. Ale powiedzieć o tym pojeździe trzeba, że sowieckie BWP-1 było i wciąż pozostaje wszechobecnym bojowym wozem piechoty, który bierze udział w praktycznie każdym mniejszym czy większym konflikcie na świecie. Do dzisiaj jest to najliczniej produkowany pojazd tego typu, gdzie Sowieci razem z jeszcze Czechosłowacją naklepali ich prawie 40 tysięcy sztuk, a korzystały z niego praktycznie wszystkie państwa Układu Warszawskiego oraz sojusznicy Związku Radzieckiego. Jednym z tych przymusowych sojuszników było NRD, czyli ta część Niemców, która przypadła Sowietom jako strefa okupacyjna po II wojnie światowej. No i podczas trwania zimnej wojny te dwa państwa niemieckie, czyli komunistyczne NRD oraz nazwijmy to wyzwolone RFN, stały naprzeciwko siebie jako dwa wrogie sobie narody na czele żelaznej kurtyny. W związku z pozycją tych dwóch państw niemieckich obydwa zostały znacząco zmilitaryzowane, gdy w końcu pozwolono im na posiadanie własnych sił zbrojnych. In Richtung, Orientierungspunkt 151, zusammengefasstes Feuer, 3, 2, 1, Feuer! I nie wchodząc w inne detale, bo my tutaj o bojowym wozie piechoty 1, no to wschodnio-niemiecka Nationale Volksarmee, czyli Narodowa Armia Ludowa Niemiecka, otrzymała łącznie około 1133 pojazdów BWP-1, począwszy od 1968 roku, kiedy to otrzymano dwa pierwsze pojazdy szkoleniowe, a kończąc na 1988 roku, kiedy to właśnie ich liczba wynosiła około 1133 sztuki. Jako ciekawostka, no to w puli bojowych wozów piechoty 1 kilka z nich zostało wyprodukowanych w ogóle w sąsiedniej Czechosłowacji i kilka takich czechosłowackich BWP-ów trafiło też do Niemców. Poza zaledwie 24 sztukami BWP-2, BWP-1 był jedynym bojowym wozem piechoty w służbie niemieckiej Narodowej Armii Ludowej. No i w ostatnich dniach istnienia tejże niemieckiej Narodowej Armii Ludowej BWP-1 stanowiły wyposażenie 6 zmotoryzowanych pułków strzeleckich 3, 7, 9, 16, 23 i 27. I chociaż wiemy, że dostarczono im łącznie 1133 BWP-1, kilka z nich zostało wycofanych w latach 80. z powodu zużycia, w związku z czym dostępnych było tylko 1112 sztuk. Suma ta obejmowała zarówno niektóre podstawowe wersje BWP-1, jak i znaczną liczbę pojazdów, które przeszły modernizację do standardu BWP-1P, która to ta modernizacja zastąpiła przeciwpancerny pocisk kierowany Malutka oraz cały tam system jego kontroli, etc., nowocześniejszym konkursem, a do tego pojazd otrzymał nowy system gaszenia ognia przeciwdziałający napalmowi oraz zestaw 6 granatów dymnych kalibru 81 mm umieszczonych na tylnej części wieży. No i we wschodnio-niemieckiej służbie pojazdy były znane pod nazwą Schützenpanzer BMP-1. No i teraz przeskakujemy trochę do przodu w czasie, mianowicie do marca 1990 roku. No i wtedy w ostatnich wyborach w Niemczech Wschodnich powołano oddział Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej, który popierał szybkie zjednoczenie podzielonego narodu, a kolejne kilka ostatnich miesięcy istnienia Niemiec Wschodnich było skoncentrowane na po prostu jak najszybszej integracji z Republiką Federalną Niemiec. No i w dniu 3 października 1990 roku 5 krajów związkowych Niemiec Wschodnich, a także Berlin Wschodni zostały formalnie zintegrowane z Republiką Federalną Niemiec, no i tym sposobem Niemiecka Narodowa Armia Ludowa przestała po prostu istnieć. No i to spowodowało duże ilości sprzętu pozostawionego przez zniknięcie tak dużej armii i to zostało przejęte przez Materiel Depot Serwis Gesellschaft, jakoś tak się to czyta, w celu zmagazynowania tego sprzętu i jego konserwacji. Tak więc wschodnio-niemiecka flota BWP-1 została odziedziczona przez zachodnio-niemiecką Bundeswehrę, która musiała teraz zastanowić się, co zrobić z tak dużą ilością bojowych wozów piechoty, które tak bardzo różniły się od jej własnych marderów. I w grudniu 1990 roku zadecydowano, że Schützenpanzer BWP-1 będzie jednym z elementów wyposażenia byłej Narodowej Armii Ludowej, który przez pewien czas będzie obsługiwany przez Bundeswehrę. Wybrano do tego około 764 wozy BWP-1, które miały zostać przywrócone do służby. I Bundeswehra postanowiła, że BWP-1 miały wyposażyć 6 jednostek, które powstały w kwietniu 1991 roku z przeformowania 6 wschodnio-niemieckich dywizji, 2 pancernych i 4 zmotoryzowanych. Były to Brygady Bezpieczeństwa Wewnętrznego o numerach od 37 do 42 i Brygada numer 37 oraz 41 została
została utworzona z pozostawionych czołgów T-72, a pozostałe cztery składały się z dywizji strzelców zmotoryzowanych właśnie na BWP-1. Ale pojawił się pewien problem. Podczas inspekcji i oceny BWP-1 stwierdzono, że pojazd nie spełnia wielu standardów oczekiwanych od opancerzonych wozów bojowych Bundeswehry. Ale zaznaczam, że głównie pod względem ergonomii niż elementów bojowych. Mianowicie przednie i tylne światła pojazdu nie spełniały standardów pojazdów zachodnio-niemieckich. Zwrócono uwagę na brak lusterek bocznych i co bardziej niepokojące, w BWP-1 znaleziono szereg elementów, które nie spełniały zachodnio-niemieckich standardów bezpieczeństwa lub zdrowia. Za zagrożenie na przykład uznano zbiorniki paliwa osadzone w tylnych drzwiach. Podobnie jak zdecydowaną większość operatorów tego typu, Bundeswehra uznała wnętrze po prostu za ciasne tego BWP-1. Stwierdzono, że strzelanie z amunicji kalibru 73 mm z tej armaty Grom uwalnia potencjalnie toksyczną nitroglicerynę, podczas gdy współosiowy karabin kalibru 7,62 mm PKT potencjalnie uwalnia do powietrza rtęć. Dodatkowo toksyczny azbest był również obecny w klockach hamulcowych, tam w układzie hamulcowym, okładzinach sprzęgła i uszczelkach. Także jeżeli BWP-1 miało zostać w służbie Bundeswehry, problemy te musiały zostać naprawione. I tutaj modernizacje zostały zaprojektowane przez firmę SIVG, SIVG, ciężko to wymówić inaczej, oraz przez firmę FUG. SIVG specjalizowało się w demilitaryzacji opancerzonych pojazdów bojowych, podczas gdy FUG było producentem pojazdów użytkowych. I pierwsza z nich była dawnym wschodnio-niemieckim zakładem serwisowym, podczas gdy druga była zakładem zlokalizowanym na zachodzie. No i pierwsze trzy pojazdy zostały przebudowane jako prototypy w warsztacie naprawczym Neubrandenburg, który był wcześniej głównym zakładem serwisowym dla BWP-1 w Niemczech Wschodnich. I ogólnie no to cieszył się opinią jednego z największych tego typu warsztatów w Europie. Zresztą no zatrudniał on około 4700 pracowników. No i pierwsze trzy konwersje miały miejsce od stycznia do marca 1991 roku i tutaj po testach, których rezultaty uznano za zadowalające, modernizacja została ustandaryzowana jako BWP-1A1 Ost, czyli na polski to będzie po prostu Wschód. Kolejne 100 pojazdów przebudowano w Neubrandenburgu od maja do września 1991 roku, a następne 399 sztuk w tym samym zakładzie od października 1991 do stycznia 1993. Kolejne 83 pojazdy zostały zmodernizowane w bazie naprawczej SIS-890 zlokalizowanej w Doberlugu, czyli no innym mieście prowincji Brandenburgia. Warto jeszcze wspomnieć, że oczywiście nie brano pojazdów jak leci, tylko do modernizacji wybrano wozy w najlepszym stanie technicznym, którymi zazwyczaj były bojowe wozy piechoty 1P. No i celem programu modernizacji było zapełnienie luki w pojazdach aż do czasu wejścia do służby Mardera 2, co wtedy planowano na 1996 rok. I co ciekawe, nigdy do tego nie doszło, ponieważ Marder 2 po prostu został anulowany, ale za modernizacją BWP-1 stała również motywacja, powiedzmy tutaj polityczna, ponieważ pokazałaby ona, że Bundeswehra aktywnie integruje sprzęt z Niemiec Wschodnich. Przebudowa jednego takiego BWP do standardów Bundeswehry zajmowała od 250 do 268 roboczogodzin, które zwykle wykonywano w ciągu około 18 dni. No i wiele tak naprawdę dodatków wprowadzonych przez modernizację Wschód, czyli to Ost, miało na celu dostosowanie BWP-1 do zachodnio-niemieckich przepisów drogowych i przestrzeganie tych samych standardów, powiedzmy, no co pojazdy zachodnio-niemieckie. Przełożyło się to na zastąpienie reflektorów pojazdu takimi samymi, jak znajdziemy w Marderze 1A3, a przed reflektorami umieszczono małe pomarańczowe światła identyfikacyjne. Zainstalowano również taki sam klakson jak w Marderze. Zewnętrznie widoczne zmiany obejmowały parę lusterek bocznych umieszczonych za reflektorami, można je było złożyć, a szkło było skierowane w stronę kadłuba. Z tyłu dodano światła, aby ułatwić jazdę w konwoju i jeśli z jakiegoś powodu światła musiały zostać wyłączone, na lewych tylnych drzwiach dodano leitkręs, czyli tak zwany krzyż prowadzący. No i po środku tego krzyża zainstalowano małą lampę 24 V, która oświetlała go w nocy, umożliwiając podążanie za następnym pojazdem podczas jazdy w nocnych konwojach. Modernizacja Wschód obejmowała również krótką metalową drabinkę z tyłu lewego błotnika, która ułatwiała wchodzenie i schodzenie z pojazdu. I tutaj często twierdzi się, że pojazd otrzymał zestaw zachodnio-niemieckich granatów dymnych, ale tak naprawdę ciężko powiedzieć, czy tak było. Pojazdy BWP-1A1 Wschód albo nie posiadają granatów dymnych, albo posiadają je w dokładnie takim samym układzie jak standardowy BWP-1P,
i wygląda na to, że w tych pojazdach zachowano oryginalne sowieckie granaty dymne Tucha kalibru 81 mm. Oprócz tego dodano również powłokę antypoślizgową w wielu punktach na zewnętrznej części kadłuba pojazdu, no i powiedzmy, że to będzie z zewnątrz tyle. Oczywiście oprócz tego zmodernizowane pojazdy BWP1 A1 Wschód zostały oczyszczone z azbestu, którego stosowanie jest całkowicie zakazane w Niemczech. Co ważniejsze, dla mobilności pojazdu piąty bieg, ostatni w skrzyni biegów, został zablokowany, co zmniejszyło jego maksymalną prędkość do 400 km na godzinę, w sensie pojazdu. No i zostało to zrobione prawdopodobnie w celu ułatwienia konserwacji i zmniejszenia zużycia pojazdu, tyle że no, pojazdy miały również zakaz poruszania się po drogach publicznych, prawdopodobnie ze względu na nadmierne zużycie gąsienic. Także nie mogły one jeździć po drogach publicznych, za to na drogach prywatnych pojazdom nie wolno było przekraczać prędkości 20 km na godzinę. Na szczęście dla kierowców pojazdy znajdowały się na obiektach treningowych lub bardzo blisko nich, także no nie było tam strasznie daleko. Oprócz tego sprzęgło zostało zoptymalizowane, aby umożliwić płynny start pojazdu, a układ hamulcowy został zmodyfikowany tak, aby hamulec ręczny był obecny na obu gąsienicach, bo w normalnym BWP obejmuje tylko jedno. Modernizacja dodała także ogrzewanie, aby zapewnić załodze komfort w warunkach zimowych, no i wreszcie zbiorniki paliwa znajdujące się w tylnych drzwiach zostały usunięte i uniemożliwiono ich napełnienie. Czasami mówi się, że te zbiorniki paliwa zostały wypełnione styropianem, ale nie ma na to jednoznacznego potwierdzenia. Z takich mniejszych detali to w środku dodano jeszcze osłony na peryskopie, skopy, z których mógł korzystać desant z tyłu, których celem było zabezpieczenie krawędzi urządzeń tak, aby soldat na pace nie zrobił sobie ziaziu w głowę. Ale mimo tych wszystkich modernizacji, pojazd dalej był dla Bundeswehry problematyczny. Najbardziej palącym problemem było uzbrojenie, które nie spełniało wymogów bezpieczeństwa Bundeswehry. Nigdy tego nie naprawiono, choć wydaje się, że zastanawiano się nad opracowaniem amunicji 73 mm, która nie wyrzucałaby nitrocelulozy. Nawet 15 kwietnia 1991 roku wydano zgodę na produkcję bezpiecznych naboi bojowych i tutaj liczba zamówionych pocisków wzrosła do 80 tysięcy granatów do 73 mm armaty oraz na 3 miliony naboi kalibru 7,62 do sprzężonego karabinu maszynowego, które różniły się zastosowanym materiałem miotającym. No i tutaj nie jest jasne, czy ta partia bezpiecznej amunicji ćwiczebnej i bojowej została kiedykolwiek ukończona i wprowadzona do użytku. Ale jeżeli chodzi o tą amunicję, która już była i nawet tą, którą doprodukowano, no po prostu przepisy ostatecznie zabraniały używania uzbrojenia na BWP-1A1 Wschód. W ogóle nie można go było używać w czasach pokoju, tylko w razie wojny można było z tego strzelać. Oprócz tego, jak już wspomniałem wcześniej, z pojazdu usunięto również mechanizm automatycznego ładowania, bo uznano, że BWP-1 można łatwo przeładować ręcznie i jest on po prostu zbędny, a również jest delikatnie zagrożeniem dla załoganta. Ale oczywiście wiedziano, że to dodatkowo obciąża jednego członka załogi w wieżyczce, który musi to ręcznie ładować. Co więcej, modernizacja Wschód usunęła również wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych oraz sprzęt do ich naprowadzania na cel. Także z powodu takiego wykastrowania tego pojazdu, niemieckie przepisy oceniały pojazd jako zdolny do walki na dystansach od 2 km, tak maksymalnie, do 600 metrów w dzień i poniżej 400 metrów w nocy. Dodatkowo stwierdzono, że prowadzenie skutecznego ostrzału z otworów strzelniczych dla desantu nie jest po prostu możliwe, a radziecką doktryną, nazwijmy to no walki konnej, czyli strzelania z tych otworów przez desant w trakcie jazdy, uznano za nie mającą realnego zastosowania. Ponadto, choć podjęto pewne wysiłki, aby uczynić wnętrze bardziej ergonomicznym, jednego nie dało się naprawić. Było tam po prostu bardzo ciasno i tak naprawdę bez kompletnej przebudowy tyłu pojazdu, która kosztowałaby krocie i Bundeswehra nie miała zamiaru się tego podejmować, no tego problemu BWP-1 po prostu nie dało się naprawić. No i ostatecznie w służbie Bundeswehry były eksploatowane w okresie przejściowym, w którym Bundeswehra wcielała byłych żołnierzy niemieckiej Narodowej Armii Ludowej w swoje szeregi, przez co tak naprawdę niemieccy wojskowi patrzyli na BWP-1A1 Wschód jako na bardziej no pojazd szkoleniowy niż na realny bojowy wóz piechoty. No i oprócz tego był to dla nich sposób na utrzymanie w służbie ostatniego pokolenia poborowych żołnierzy Armii Ludowej bez konieczności inwestowania w ich szkolenia na zachodnio-niemieckim sprzęcie. No i to zresztą widać po sprzęcie tych jednostek, który był po prostu mieszany. Na przykład z Mechole przydzieleni do BWP-1A1 Wschód mieli na wyposażeniu karabiny maszynowe MG3, ale także wschodnio-niemieckie karabiny AK-74. I taki sam bliźniaczy oddział za to mógł się składać z tam MG3 oraz AK-74N, gdzie kierowca i działonowy mieli przy sobie AKS-74N, gdzie w planach było dorzucenie im jeszcze Panzerfausta trójeczki. No ale nie wprowadzono jej, tej wyrzutni do użytku na czas, o ile się nie mylę, także tego ostatecznie nie dostali. No i oprócz tego, o ile dostali ci poborowi nowe umundurowanie,
to elementy wyposażenia składały się głównie jednak z wschodnio-niemieckiej produkcji, no bo pasowało ono do broni palnej, jaką ci Boberowi dostali, tak? Także ogólnie chaos i jeszcze raz chaos i tak naprawdę nie zazdroszczę komukolwiek, kto był wtedy zaopatrzeniowcem i logistykiem. W każdym razie, biorąc pod uwagę rolę BWP-1A1 Wschód jako pojazdu szkoleniowego, który tak naprawdę miał służyć głównie na utrzymanie wschodnio-niemieckich poborowych w służbie, aż im się ona skończy, nikogo pewnie nie zdziwi fakt, że pojazd ten nie został na wyposażeniu Bundeswehry długo. Należy pamiętać, że wraz z rozpadem Związku Radzieckiego i zakończeniem zimnej wojny, tak samo szybko jak integrowano niemiecką armię ludową do Bundeswehry, tak samo szybko napięcie na świecie po prostu spadało, a ryzyko wielkiej wojny powoli znikało za horyzontem. A co za tym idzie, w Bundeswehrze pojawiały się ogromne cięcia budżetowe oraz redukcja samych rozmiarów Bundeswehry też miała miejsce. Do tego należy dodać, że Niemcy według swojej własnej oceny dysponowali już odpowiednią dla nich ilością bojowych wozów piechoty Marder, w tym wersję 1A3, który w porównaniu do BWP-1 wyglądał jak postawienie nowego Passata obok Fiata 125P. No obydwa jeżdżą i działają, no ale wszyscy wiedzą, że to nie jest to samo. W związku z tym BWP-1A1 Wschód zostały wycofane ze służby w latach od 93 do 94, przy czym tak naprawdę decyzja o wycofaniu pojazdów została podjęta już w styczniu 1993 roku. Nie oznacza to jednak, że zostały one zezłomowane lub umieszczone w muzeach. Podczas gdy Niemcy nie były zainteresowane dużą liczbą nadwyżek bojowych wozów piechoty, o tyle niektóre kraje europejskie miały inne podejście. Dla krajów, które nie posiadały pojazdów tego typu, a jeśli już, to tylko w niewielkiej liczbie, duża liczba bardzo tanich, gotowych do użycia pojazdów była bardzo atrakcyjną ofertą. No i na zakup tych pojazdów zdecydowały się trzy kraje europejskie. Dla Niemców no po prostu była to niesamowita okazja do odzyskania kosztów poniesionych na modernizację tych pojazdów do standardu 1A1 Wschód. No i jednym z tych krajów była Grecja, która zgarnęła większość niemieckiej floty BWP-1A1 Wschód. W 1992 roku kupili jeden na testy, a w wyniku zadowolenia z tych testów zamówili partię 500 pojazdów za śmieszną cenę 50 tysięcy marek za sztukę. W sensie wtedy. Jeżeli ktoś z was w ogóle ogarnia, jak przekonwertować te 50 tysięcy marek w 92 roku na złotówki z 92 roku i ogarnąć inflację i tak dalej, ile by to było złotych na dzisiaj, to dajcie znać w komentarzach. Bo ciekawy jestem, ile na dzisiaj kosztowałaby ich wtedy jedna sztuka BWP-1. I to zmodernizowanego. Wracając do tematu, warto wspomnieć, że Niemcy przerobili także jedno BWP na pojazd szkoleniowy dla kierowców i ten unikatowy pojazd został sprzedany Grecji w pakiecie z resztą maszyn. A co ciekawe, grecka armia dowaliła na dach tych pojazdów amerykańskiego 50-cala M2 Browninga, po czym po jakimś czasie odsprzedała część tych pojazdów do Iraku, a później do Egiptu. I Grecy mieli w planie zastąpić ten pojazd czymś innym, nawet chyba się przyglądali BWP-3, ale z powodu kryzysu gospodarczego z 2008 roku Grecja dalej używa pozostałej floty BWP-1A1 Wschód, ale część z nich przerobiła na pojazdy przeciwlotnicze. Drugim krajem europejskim była Finlandia, ale co ciekawe, oni od Niemców nie odkupili ich zmodernizowanej wersji BWP-1A1 Wschód, tylko byli zainteresowani zmagazynowanymi bazowymi sowieckimi wersjami tych pojazdów. Było tak dlatego, że używali ich już przed zakończeniem zimnej wojny i po prostu Finlandia chciała zwiększyć swoją flotę tych pojazdów, jak mieć trochę na części zapasowe. Zresztą Finowie poddawali BWP-1 swoim własnym lokalnym modyfikacjom między 93 a 94 rokiem, także im więcej tych bazowych mieli, tym więcej tych modyfikacji mogli u siebie wykonać i tak dalej, było im to bardziej na rękę kupić po prostu bazowy pojazd. No i ostatnim krajem europejskim, który łyknął pozostałą niemiecką flotę BWP-1A1 Wschód oraz całą resztę tych pojazdów, jest Szwecja, która w międzyczasie próbowała zmechanizować większą część swoich sił pancernych. I warto zaznaczyć, że trwały już prace nad Stridsfordonem 9040, czy też CV-ką Combat Vehicle 90. Aczkolwiek no pojazd ten jeszcze nie był gotowy, a możliwość przeszkolenia załogi i mechaników w zakresie obsługi po prostu bojowych wozów piechoty i wszystkiego tak nabycia know-how przy takich wozach wydawał się po prostu Szwedom wystarczającym usprawiedliwieniem, aby zakupić od Niemców po taniości właśnie ich zmodernizowane BWP-1 Wschód. Tak więc na początku 94 roku Szwecja zakupiła 5 pojazdów, aby przeprowadzić testy i sprawdzić, czy spełniają one wymagania, które stawiała przed nimi szwedzka armia. I spośród 5 pojazdów testowych, jeden został wykorzystany w testach balistycznych w celu oszacowania ochrony pojazdu, a pozostałe 4 otrzymały szwedzkie tablice rejestracyjne i zostały nazwane na cześć słynnych dowódców z II wojny światowej. Także jeden pojazd został przezwany jako Patton, jeden jako Monty, ale był tam też Rommel i Guderian. No i testy przeprowadzono dość szybko, no i okazało się, że BWP-1 dla Szwedów no pod wieloma względami nie był pojazdem, który można by dostosować do zachodnich standardów,
Zresztą, co zauważyli sami Niemcy, wcześniej próbowali poprawić za pomocą BWP-1A1 Wschód. Także jeśli Szwecja byłaby zainteresowana zakupem dużej liczby pojazdów, to wśród nich z pewnością znalazłyby się takie, które nie zostały przez Niemców zmodernizowane. No i tutaj konieczne byłoby opracowanie nowego programu modernizacji, aby pojazd był zgodny z przepisami szwedzkiej armii. Niemniej jednak dla Szwedów BWP-1 posiadał szereg cech, które były wyjątkowo ważne dla brygad Norrland, czyli tutaj brygad piechoty działającej w północnej Szwecji, które specjalizują się w walce subarktycznej. Mianowicie chodziło tutaj o to, że pojazd był uznany za wysoce mobilny dzięki jego zdolnościom amfibijnym, a brygady te potrzebowały zostać zmechanizowane jak najszybciej. No i z tego powodu Szwecja zainteresowała się także niemieckimi nadwyżkami pojazdu wielozadaniowego MTLB. W każdym razie w czerwcu 1994 roku armia szwedzka wydała werdykt, że BWP-1 jest wartościowym dodatkiem dla ich arsenału i postanowiła formalnie zakupić 350 sztuk BWP-1 od Niemców, które miały wejść do służby w ich własnej właśnie armii. Ale oprócz tego zostały zakupione 83 pojazdy dodatkowe z przeznaczeniem na części zamienne, czyli łącznie 433 BWP-1, na które składało się 81 sztuk BWP-1A1 Wschód, do tego 60 BWP-1 zmodernizowanych do standardu 1P, a całą resztę stanowiły, czyli tutaj jakieś 292 pojazdy, po prostu BWP-1, które nie przeszły żadnych modernizacji, oraz dorzucono to, resztki, których nie kupiła po prostu Grecja. Niemcy już tutaj zamiatali magazyn po tym, jak to Szwedom sprzedali. I teraz ciekawostka. Niemcy tak bardzo chcieli się pozbyć tych pojazdów z powodów nowych przepisów oraz odzyskania chociaż części kosztów modernizacji tych BWP-ów do standardu 1A1 Wschód, że puścili te pojazdy Szwedom w 1994 roku po 19 tysięcy dolarów za sztukę, czyli to jest jakieś 33 tysiące marek za sztukę, o ile się nie mylę. Oczywiście w 94, więc ponownie jak już ktoś przeliczył te 40 tysięcy marek dla Grecji za jedną sztukę, to Szwedom puścili za 33. Różnica jest taka, że Grecja wzięła głównie tak naprawdę pojazdy już zmodernizowane ze standardu 1A1 Wschód, także no Niemcy w nie troszeczkę więcej zainwestowali, więc odzyskali trochę więcej kasy na Grekach. Tutaj jednak główną część tych pojazdów stanowiły niezmodernizowane BWP-1 do, nazwijmy tego, europejskich standardów, więc puścili je trochę taniej. No i właśnie, większość tych pojazdów nie była zmodernizowana do europejskich standardów. Tak więc Szwedzi nie zakupili ich z zamiarem po prostu używania bez modernizacji po swojemu, bo nie spełniałyby one szwedzkich standardów wojskowych. Pojazdy należało przerobić pod szwedzkie standardy. I tu się robi ciekawie. Mianowicie, o ile kolejnych 11 sztuk do tych pierwszych 5 na testy zostało wysłane prosto do Szwecji w celu dalszych prób, to reszta pojazdów miała zostać wysłana z Niemiec prosto do Czech, do warsztatu naprawczego VOP-026, to takiej powiedzmy firmy znanej pod nazwą Excalibur, gdzie pojazdy miały zostać przez Czechów zmodernizowane do wymaganego przez Szwedów standardu. Dodatkowo 83 pojazdy zakupione na części zamienne także zostały dostarczone do Czech, aby można było ich użyć w razie W, gdyby zaistniała potrzeba wymiany części nie nadających się już do naprawy w pojazdach, które miały wejść do służby w armii szwedzkiej. Tutaj oczywiście należy wspomnieć, że zakontraktowanie czeskiemu warsztatowi tej roboty było po prostu logiczną decyzją, ponieważ jeszcze za czasów Czechosłowacji byli oni drugim co do wielkości, zaraz po Związku Radzieckim, producentem bojowych wozów piechoty 1. W samej Czechosłowacji wyprodukowano około 18 tysięcy takich pojazdów, przez co istniała tam dość duża infrastruktura związana z tym pojazdem, ale także wyszkolony personel, który znał te maszyny jak własną kieszeń. No i jeszcze należy dodać, że Czesi oferowali swoją usługę modernizacji po bardzo przystępnych cenach. No i dzięki temu Szwedzi po prostu nie mieli się nad czym zastanawiać. No i modernizowane postsowiecko-poniemieckie BWP-1 rozpoczęły swoje przepotwarzanie się za pomocą czeskich pracowników i inżynierów w pojazd, który w Szwecji dostał nazwę Panzerbandwagen 501, czyli w skrócie PBV-501. Jeżeli chodzi o te MTLB-ki, o których wspomniałem wcześniej, jak ktoś to jeszcze pamięta, no to one dostały nazwę PBV-401. No i pierwsze dostawy zmodernizowanych maszyn dla wojska szwedzkiego rozpoczęto w 1996 roku w tempie 12 sztuk miesięcznie. Tyle, że na co składały się te modernizacje. Rdzeń tych pracy był bardzo podobny w założeniu co do niemieckich 1A1 Wschód tak naprawdę, czyli obejmował głównie drobne aspekty ergonomii pojazdu, jak i jego bezpieczeństwa dla załogi. Pierwszym z nich, no koniecznym, było po prostu usunięcie azbestu,
azbestu. Także te elementy z azbestem zostały usunięte i zastąpione nieszkodliwymi materiałami. Na zewnątrz pojazd otrzymał nowe oświetlenie zgodne ze standardami NATO. No i w szczególności otrzymał przede wszystkim no, kierunkowskazy, aby móc swobodnie, bezpiecznie no, tutaj poruszać się po drogach normalnych, publicznych. Do tego dwa prostokątne światła pojawiły się również z boku kadłuba pojazdu i dodano również gniazda do uruchamiania PBV-501 z zewnątrz pojazdu. W razie W można było korbą pomachać i można było pojazd odpalić. Przynajmniej ja tak zrozumiałem ten opis techniczny. Oprócz tego ulepszono rurę wydechową pojazdu, a także wprowadzono szereg zmian w zewnętrznej części kadłuba, aby ułatwić żołnierzom poruszanie się po pojeździe. Tak samo jak Niemcy, tutaj dodano kilka mat powłoki antypoślizgowej, które były szczególnie widoczne wokół boków kadłuba i na środku dużych wazów znajdujących się na pokładzie. Wreszcie no ciężko to odróżnić od innych BWP-ów z zewnątrz tak naprawdę, także jedyna zewnętrzna zmiana, która pozwalała na najłatwiejszą zewnętrzną identyfikację, że to jest PBV-501, a nie jakieś BWP-1 inne, jest prostokątna ta jakby skrzyneczka znajdująca się po lewej stronie wieżyczki. Jest to po prostu pokrywa ochronna nad otworem wentylacyjnym. No ale żaden inny BWP tego nie ma. Wewnątrz maszyny przeprowadzono szereg zmian, aby pojazd był bardziej komfortowy dla załogi. Dodano nagrzewnice, aby ułatwić życie załogom i desantowi w miesiącach zimowych, czyli tak samo jak w niemieckim BWP-1, A1 Wschód. Naprawdę te modyfikacje są bardzo podobne do siebie. Ale Szwedzi dodali także system wykrywania i gaszenia pożarów z możliwością automatycznego działania, aby umożliwić po prostu szybkie gaszenie jakiegokolwiek pożarów w pojeździe. Oprócz tego no, akumulatory zostały przeniesione z pierwotnego miejsca i odizolowane od wentylowanego przedziału załogi wewnątrz uszczelnionej skrzynki gdzieś tam w pojeździe. Nie wiem dokładnie gdzie to jest, wiem tylko, że zostało to przeniesione. No i tutaj tak samo jak w tym niemieckim BWP-1 A1 Wschód, wokół przyrządów obserwacyjnych dodano osłony ochronne powiedzmy. Osłony ochronne? Ochraniacze? Nie wiem jak to nazwać. Ale wiecie o co chodzi, aby żołnierze no, nie mogli sobie zrobić dziadziu o ostre rogi tych peryskopów. Oprócz tego zmieniono uchwyty na broń, aby mogły pomieścić szwedzkie karabiny. I tutaj zmieniono także porty strzeleckie, aby desant mógł używać swoich karabinków szturmowych AK-5 z wewnątrz pojazdu, tak jak było to oryginalnie w zamyśle do tej walki konnej, jak to wcześniej nazwałem. Następne kilka modyfikacji dotyczyło uzbrojenia. Tutaj niektóre z nich znacznie po prostu no, zmniejszyły możliwości bojowe BWP-1, jednak było to zło konieczne, aby zmniejszyć ryzyko operacyjne. Przynajmniej tak to Szwedzi rozumieli. Ogólnie te szwedzkie PBV-ki 501 są najbardziej wykastrowanymi BWP-ami 1 chyba w historii. Po pierwsze, tak jak i w niemieckich egzemplarzach, tak tutaj mechanizm automatycznego ładowania został całkowicie usunięty, co oznaczało, tak jak w niemieckich egzemplarzach, że działonowy obecny w wieżyczce musiał ręcznie ładować naboje do zamka, po czym szukać celu, wyznaczyć sobie dystans, policzyć wszystko, strzelić, załadować, strzelić o cel, gdzieś pojechał. Nie widziałem, gdzie on pojechał, zgubiłem cel, bo akurat ładowałem nabój do zamka, sorry, nie? To akurat jest bardzo słabe, no ale tak to zrobili, no i tyle. Ponadto usunięto szynę dla przeciwpancernego pocisku kierowanego malutka i wszystkie urządzenia sterujące z nią związane. Tak samo na wersjach 1P to też te konkursy, to wszystko wywalono po prostu. A na pojeździe dodano również nowy mechanizm bezpieczeństwa, aby nie dało się strzelać ani z karabinu sprzężonego, ani z 73mm armaty Grom, jeżeli którykolwiek z włazów pojazdu byłby otwarty. No i w związku z tym wszystkim, biorąc pod uwagę możliwości bojowe PBV-ki 501, tak jak już powiedziałem, był to prawdopodobnie jeden z najmniej sprawnych modeli BWP-1, jakie kiedykolwiek wprowadzono na uzbrojenie jakiejkolwiek armii. Tyle, że no właśnie, nie był to problem dla szwedzkiej armii, bo PBV-ka 501 nie została zakupiona z myślą o wykorzystaniu dużej liczby byłych bojowych wozów piechoty Układu Warszawskiego jako jednostek bojowych pierwszej linii szwedzkiej armii. Pojazd ten miał raczej służyć tutaj do wyuczenia załóg i mechaników pod kątem obsługi bojowego wozu piechoty, tak aby przygotować ich do wejścia do służby dużo lepszego Stridsfordona 9040. Tyle, że nie wszystko poszło Szwedom tak, jak sobie to zaplanowali. Mianowicie po rozpoczęciu dostaw PBV-ki 501 w 1996 roku wiele planów szwedzkiej armii musiało zostać kompletnie zmodyfikowanych, ponieważ okazało się, że gotowy pojazd nie spełniał wszystkich oczekiwań. Po pierwsze, mobilność pojazdu, choć generalnie uznawana za zadowalającą w większości warunków, w rzeczywistości znacznie się pogorszyła na śniegu, wręcz do tego stopnia, że pojazd został uznany za niewystarczająco mobilny, aby można go było wykorzystać w brygadach Norland. No i w związku z tym plany wyposażenia ich w te PBV-ki 501 i ogólnie brygad z południa w MTLB, który był teraz oznaczony, przypominam, jako PBV-401,
zostały te plany po prostu odwrócone, a PBV-ka 501 zamiast do brygad Norland została dostarczona do południowych brygad, a tak dokładniej to do 2, 4 i 12 brygady piechoty armii szwedzkiej. No i tam się okazało, że podczas służby w tamtych warunkach ta PBV-ka 501 wykazała się dość zadowalającą tą mobilnością, ale oprócz tego no, z pojazdem znaleziono znaczną liczbę innych problemów, z których większości z nich no, nie było można łatwo usunąć. Pierwszy z nich i taki najważniejszy dotyczył amunicji i był to dokładnie ten sam problem, co w pojazdach niemieckich. Jak już wspomniałem wcześniej, podczas strzelania się wydziela nitroceluloza i trochę rtęci, też przy okazji ogólnie chemia taka, że szkoda gadać, i zostało to uznane za potencjalnie szkodliwe dla zdrowia załogi. Ale co ciekawe, Szwedzi zbadali to troszeczkę lepiej, bo ich testy wykazały, że problem ten dotyczył głównie pocisków kumulacyjnych PG-15V, a pociski OG-15V wydawały się bezpieczniejsze w porównaniu z nimi, choć no, wciąż wydzielały troszeczkę bardzo nieprzyjemnej chemii. No i z tego powodu, tak samo jak u Niemców, tak samo tutaj, no, używanie tej 73 mm armaty Grom było po prostu zabronione w czasach pokoju. Tyle, że o ile Niemcy jeszcze sobie tej amunicji trochę zamówili w razie W, to Szwecja poszła jeszcze dalej i nie nabyto po prostu dużych zapasów w ogóle żadnej amunicji, co oznaczało, że nawet gdyby zaszła taka potrzeba, to ta szwedzka PBV-ka 501 w tej szwedzkiej służbie praktycznie nie miała żadnych środków do radzenia sobie z pancerzem wroga. Co prawda były tam jakieś plotki, że zakupiono niewielką ilość nabojów w celu konwersji na bezpieczne naboje treningowe, ale no nie jest jasne, czy kiedykolwiek faktycznie miało to miejsce. Ponadto, jak stwierdziła większość działonowych armaty Grom, działo było za bardzo po prostu niecelne, poza praktycznie bardzo krótkim zasięgiem, także i tak nie miało to wielkiego znaczenia. Oprócz tego z takich plusów, no to stwierdzono, że pojazd jest raczej no tutaj niezawodny, jednak w przypadku, kiedy coś już się stanie, jakiegoś pojawienia się problemu mechanicznego, no to demontaż i wymiana bloku silnika okazywała się długim procesem, który zajmował około 10 razy więcej czasu niż w nowocześniejszym Street Fordonie 9040. Z takich kolejnych minusów to okazało się też, że te radia, które tam się normalnie znajdowały, były sporym rozczarowaniem, bo w porównaniu do modeli szwedzkich, tutaj okazało się, że mają one bardzo słabą jakość transmisji i dość niski zasięg. No i też przeoczono jedną dość ważną sprawę. Mianowicie, no, BWP-1 jest pojazdem ciasnym. A tak się składa, że szwedzcy mężczyźni mają średni wzrost 1 metra i 79 cm. I są jednymi z przeciętnie najwyższych na świecie. No i w dużej mierze tak naprawdę przy BWP-1 uważa się, że mieści się to już w zakresie, w którym siedzenie w przedziale desantowym pojazdu jest dla ludzi o takim wzroście dość uciążliwym doświadczeniem. Także Szwedzi mieli dodatkowo trudne zadanie, aby znaleźć odpowiedniego wzrostu żołnierzy, którzy mogliby wygodnie operować w PBV-ce 501 jakoś długofalowo, tak? No to załogi musiały być troszeczkę mniejsze jednak. Tyle, że no na szczęście wszystkie te problemy z tą PBV-ką 501 wraz z wejściem do służby Street Fordona 9040 i ogólnym zmniejszeniem liczebności armii europejskich po zakończeniu zimnej wojny, to wszystko no, odegrało dużą rolę w wycofaniu pojazdu z czynnej służby. Tak więc szwedzka armia podjęła decyzję o umieszczeniu PBV-ki 501 w magazynach i zaprzestaniu eksploatacji pojazdów tego typu już w 2000 roku. I co ciekawe, miało to miejsce jeszcze przed zakończeniem wszystkich dostaw, które miały trwać do 2001 roku. Tak więc pojazdy dostarczane na samym końcu prosto z transportu trafiały do magazynów i nawet nie były wydawane jednostkom armii szwedzkiej. Jak już Szwedzi to pomagazynowali, to się drapali po głowie, co z tym zrobić, i w 2005 roku podjęto decyzję o wycofaniu PBV-ki 501 ze służby już kompletnie. A to oznaczało, że jedyne miejsce tych pojazdów na chwilę obecną i prawdopodobnie na długą przyszłość będzie już tylko i wyłącznie w ciemnym magazynie. Na szczęście lub nieszczęście, jak się później dowiecie, dla Szwedów, w grudniu 2008 roku znalazły nabywcę. I co ciekawe, no tu się zaczną robić wałki pewne, nie? Tym nabywcą był właściciel warsztatu VOP-026, który przeprowadził modernizację po niemieckich BWP-1 w właśnie te PBV-ki 501 dla Szwedów. I ta firma, znana wówczas jako Excalibur, nabyła zdecydowaną większość floty PBV-ki 501, którą posiadała Szwecja, a pojazdy zostały tak naprawdę przetransportowane z powrotem do zakładów Excalibura w Czechach. I cena zakupu wynosiła około 6 milionów dolarów za całą flotę w 2008 roku. I ja tutaj detali nie znam i ciężko się tego dogrzebać, no bo to jest jednak dość spory wałek. Mniej więcej chodziło tutaj o to, że Excalibur powiedział Szwedom, że oni te pojazdy kupują dla armii czeskiej, no bo Czesi jeszcze operują BWP-1 i w razie W tutaj, żeby mieli
jakieś części zamienne. I Szwedzi w ogóle myśleli, że to tak naprawdę kupuje armia czeska pod przykrywką prywatnej firmy i że niby ten Excalibur miał to armii czeskiej odsprzedać później. Aczkolwiek, jak już powiedziałem, tu się zaczynają wałki. Jak już czeska spółka Excalibur kontynuowała przechowywanie zakupionych PBF-ek 501 w swoich magazynach w Czechach, okazało się, że oni szukają jakiegoś nabywcy na te pojazdy, że to wcale nie zostało zakupione dla armii czeskiej. I z tego też te pojazdy były przechowywane w szczególnie ciasnym magazynie, prawdopodobnie w dość kontrolowanym środowisku i wydaje się, że były dość regularnie konserwowane. Zresztą z tego jest parę takich znanych zdjęć tych BWP-ów, ale też trzeba powiedzieć o tym, że te pojazdy były dość regularnie wystawiane, aby pokazać, że te PBV-ki 501 są nadal sprawne i gotowe do sprzedaży i czekają na nabywcę. I co się okazało? Ano flotą po sowiecko, po niemiecko, po szwedzkich BWP-1 zainteresował się Irak, który w 2015 roku zakupił od 45 do 70 BWP-ów od Excalibura właśnie. Przynajmniej takie są oficjalne liczby, ale gdyba się, że Irak mógł zakupić nawet do 250 tych pojazdów. Ale tu na pewno nie wszystkie, bo Excalibur dalej wystawiał ich część na widok dla potencjalnych kupców. No i właśnie tu się zaczynają te jaja, bo tak jak już powiedziałem, szwedzka administracja do spraw materiałów obronnych prowadzi swoją listę krajów, do których nie wolno sprzedawać ich byłego sprzętu wojskowego. Jak się już domyślacie, na tej liście oczywiście znajduje się Irak. Ale Excalibur znalazł jakąś lukę prawną, której nie znam, nie powiem wam, bo się na tym po prostu nie znam, ja się prawem tak nie interesuję. W każdym razie przez tą lukę prawną czeski Excalibur opchnął Irakowi po szwedzkie PBV-ki 501, co się oczywiście szwedzkiej administracji nie spodobało. Ale już nic z tym nie mogli zrobić, no bo Excalibur był w pełni prywatną firmą i był chroniony prawem. Jak to się mówi, biznes jest biznes. I historia tych pojazdów się oczywiście tutaj nie kończy, bo dalej są grube jaja. I tym pokręconym sposobem po sowiecko, po niemiecko, po szwedzkie BWP-1 o nazwie PBV-501 dołączyły do irackiej floty po niemiecko, po greckich BWP-1 A1 Wschód dekadę później po tym, jak Grecy sprzedali Irakowi tamte swoje. هذني داعش إلا طحين بالمدرعات إلا طحين إلا طحين هاي إلا طحين خلي يجون يا هم الأتراك غير الأتراك يا لبهاتهم على بوتين إلا مدرعات البوتين. No a te poszwedzkie teraz, które zostały Irakowi sprzedane, zostały wcielone do służby w 34. Brygadzie Zmechanizowanej 9. Dywizji Pancernej Armii Irackiej. I skończyło się na tym, że te wszystkie BWP-1 były bardzo mocno zaangażowane w iracką ofensywę mającą na celu odbicie miasta Mosul z rąk ISIS i poniosły przy tym znaczne straty w tej fazie konfliktu. Ocenia się tutaj, że w latach od 2014 do 2017 pośród 85 irackich BWP-1 wykrytych jako zniszczone, aż 35 z nich to były właśnie PBV-ki 501. Mimo tego, że poszwedzkie pojazdy najprawdopodobniej wprowadzono na uzbrojenie dopiero na początku 2016 roku. No i tutaj możliwe, że Irakijczycy choć mogli docenić ulepszenia komfortu, jakie przyniosła modernizacja do europejskich standardów tego pojazdu, byli raczej bardziej niezadowoleni z wprowadzonych przez nią znacznych ograniczeń zdolności bojowych, takich jak właśnie na przykład usunięcia mechanizmu ładowania oraz zdolności wystrzeliwania przeciwpancernych pocisków kierowanych. No i po zdobyciu Mosulu PBV-ki 501 i inne po niemieckie tak naprawdę BWP-1 brały udział w dalszych operacjach przeciwko ISIS. W listopadzie 2018 roku były widziane w okolicy granicy z Syrią, a później to ich chyba już tak naprawdę nikt dokładnie nie śledził. W każdym razie no wiadomo, że do dzisiaj zostają w służbie armii irackiej i pewnie jeszcze długo tam zostaną. Ale myślicie, że to koniec? Oczywiście, że nie. W okolicy kwietnia 2022 roku rzecznik niemieckiego resortu obrony poinformował, że Niemcy wyraziły zgodę na reeksport swoich dawnych bojowych wozów piechoty z Czech na Ukrainę i trafiły one tam, chociaż pewnie już żaden z nich nie jeździ. Człowiek убитыми и ранеными на убой. Самая верная формулировка. Политические цели киевского режима важнее военной цели. Ja się tutaj ponownie naprawię tak do końca nie znam, ale jeżeli te pojazdy najpierw Niemcy sprzedali Szwecji, później Szwedzi, to u Czechów w prywatnej firmie Excalibur sobie zmodernizowali dla siebie, to te pojazdy już były szwedzkie, o ile się nie mylę, tak? I później jak Szwedzi to sprzedali Excaliburowi jako prywatnej firmie, no to Excalibur to sobie tam ominął prawnie Szwecję,
ale co, Niemcy też musieli im wydać pozwolenie na to, żeby oni mogli sprzedać te PBV-ki 501 Ukrainie? Ja tego do końca nie rozumiem, tych kruczków prawnych, jakichś takich zależności i tak dalej, nie? To może wytłumaczcie mi to w komentarzach. Bo serio, dla mnie to jest czarna magia. No ale też zwróćmy uwagę na to, jaki jest to chichot historii po prostu, że posowiecko, poniemiecko, poszwedzkie BWP-1 z rąk prywatnej firmy, które w ogóle w pierwszej kolejności zostały dostarczone Niemieckiej Narodowej Armii Ludowej przez Związek Radziecki, zostały zmodernizowane przez Czechów w zakładach, w których produkowane były też dla Sowietów, a koniec końców trafiły na Ukrainę, aby zwrócić swoje lufy w stronę swoich dawnych właścicieli. Cóż można więcej po prostu o tym powiedzieć. W każdym razie, no wiecie co, historia tych bojowych wozów piechoty 1 jest na tyle bogata, że na pewno coś gdzieś przegapiłem, a niektóre elementy tam wyjątkowo nie mające znaczenia specjalnie pomijałem, ale starałem się opowiedzieć wam tylko o tych najważniejszych wydarzeniach z nimi związanych oraz tych najciekawszych oczywiście. Na przykład o tych greckich BWP 1 z 50 kalem na dachu amerykańskim. Oczywiście bojowy wóz piechoty 1 to jest no wóz bojowy z taką historią, że nie da się tego opisać dokładnie, nie wydając na temat tych wozów po prostu jakiejś książki wielkiej. A myślę, że i tak miałaby z 600 stron jak nie więcej. Oczywiście w osobnym odcinku opowiem wam historię, jak w ogóle doszło do powstania tak uniwersalnego, używanego do dzisiaj, taniego i w miarę niezawodnego bojowego wozu piechoty, no ale musicie mi dać sporo czasu na przygotowanie się do tego materiału, bo tam będzie sporo też ciekawostek. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, oczywiście przypominam o możliwości pozostawienia łapki w górę albo w dół, jak wam się nie podobało. No i koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy z materiału o tych BWP-ach dowiedzieliście się czegoś nowego, a może co was zaskoczyło, może wiecie jaką to lukę prawdą tamta firma Excalibur znalazła, przypominam, bo ja serio naprawdę próbowałem to znaleźć, ale nie do końca rozumiem ten bełkot prawny jak dla mnie, tak? To jest czarna magia. Mój akustyczny smaczek to jest zainteresowanie na temat czołgów, a nie na temat prawa z nimi związanego, czy tam ogólnie ze sprzętem militarnym, od sprzedawania międzynarodowego, etc. No i oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, jeżeli nie chcecie przegapić następnych takich materiałów. A teraz przejdziemy po tej części historycznej do części rozrywkowej, aby odetchnąć i do zabawy. Dzisiaj weźmiemy sobie w grze War Thunder, najbardziej wykastrowaną właśnie wersję BWP-1, jaką w grze, ale też i na świecie znajdziecie. Mianowicie mowa tutaj właśnie o PBV-501. Tak się akurat zabawnie składa z tym pojazdem w grze War Thunder, że jego kastracja w prawdziwym życiu pozytywnie wpłynęła na to, jak się nim dobrze gra właśnie w grze komputerowej. Mianowicie tutaj faktycznie no widzimy te detale, mamy tutaj tą osłonę przy wydechu, mamy te maty antypoślizgowe, to ciemno z tej strony, to z tej popatrzymy, mamy te prostokąty na bokach, mamy tutaj te składane lusterka, światła dodatkowe, etc., etc., ze standardem NATO to jest wszystko ogarnięte, tylko cały bajer polega na tym, że wóz ten ma usunięty przeciwpancerny pocisk kierowany i Gaijin ocenił usunięcie tego pocisku za na tyle istotny nerw tego pojazdu, bo zobaczcie na to tutaj. Mamy tutaj niemieckiego BWP-1 jeszcze przed przerobieniem go na BWP-1A1 Wschód, czy tam Ost. Pewnie tak było Gaijinowi łatwiej po prostu go przekleić. I to jest na 7.7, tylko dlatego, że mamy tutaj do dyspozycji 4 pociski przeciwpancerne kierowane, które przebijają tam 500 mm pancerza. Oczywiście na początku ich nie ma, bo tutaj jest to ulepszenie 1P, jeżeli je usuniemy, to pojazd dalej jest na 7.7, ale mamy tutaj malutką. I nie mamy granatów dymnych i tak dalej. No tutaj po prostu to ulepszenie nie zwiększa i nie zmniejsza BR-u tego pojazdu. Jest to po prostu jego modyfikacja, jego buff, bez wpływania na klasyfikację bitewną. No i pojazd ten oczywiście ma do dyspozycji granaty przeciwpancerne kumulacyjne, które przebijają 300 mm. No i hajeki tak naprawdę w tej grze nas nie interesują, bo hity robią to samo co hajeki na chwilę obecną. Jeżeli trafimy jakiś pojazd z otwartym dachem, jakoś odsłoniętą załogą, no to po prostu to one-shotujemy za każdym razem. Praktycznie za każdym razem. I co ciekawe, w modyfikacji P został również usunięty automat ładujący, jak tutaj widzicie. Dzięki czemu załoga, jeżeli mamy go odpowiednio wyszkolonego, przeładowuje to działo w 5,3 sekundy. Tutaj w szwedzkiej wersji ten automat ładujący niby został usunięty, ale dalej mamy tutaj automatic loading z jakiegoś powodu i trwa to 6 sekund. Mimo tego, że o ile się nie mylę, to w PBV-kach 501 ten automat został usunięty, ale w War Thunderze nie został usunięty. Za to jak widzicie, tego przeciwpancernego pocisku kierowanego nie ma, przeładowujemy prawie sekundę dłużej i dzięki temu z tymi potężnymi pociskami, tak na bo 300 mm penetracji, to nie jest coś, na co można po prostu przymknąć oko na battery ratingu 6.7, gdzie głównie lejemy się na przykład z Tygrysami 2.
Tak, to absolutnie wystarczy, żeby walnąć mu w przednią płytę i to powinno przejść. Oczywiście, biorąc pod uwagę mały rozmiar tego pocisku, nie będziemy zadawać aż tak ogromnych obrażeń wewnątrz pojazdu, jego załodze i modułom, ale przy 6 sekundach przeładowania bez problemu można bardzo szybko poprawić. Także tutaj no ta kastracja tego pojazdu, tak jak mówię, w prawdziwym życiu bardzo pozytywnie wpłynęła na to, ponieważ według Gaijina pojazd ten powinien znajdować się na battle ratingu klasyfikacji bitewnej 6.7 na bitwach realistycznych. I wpadł mi ostatnio ten pojazd właśnie w oko, dlatego że jest tak nisko w BR-ze, mimo tego, że po prostu nie mamy tych przeciwpancernych pocisków kierowanych. I ostatnio sobie na streamie nim trochę grałem i tą rundę, którą zobaczycie, będzie ze streama. Ja tam trochę gadam do czatu, którego na ekranie nie będziecie mieli niestety widocznego, ale myślę, że ta jedna runda, co prawda nie graliśmy całej rundy tylko tą PBV-ką i runda ta zaczęła się dość średnio, to zakończyła się dość wybuchowo, tak bym to przynajmniej nazwał. Od siebie przypominam oczywiście o możliwości zakupu w sklepie War Thunderowym przez mój link zniżkowy, dzięki czemu dostaniecie ten dekal TV kowalowe, którego sobie w sumie nie nakleiłem jeszcze wtedy na odcinku, ale już mamy. A jak szukacie podobnych wam ludzi grających w grę War Thunder i chcielibyście sobie o tej grze po prostu porozmawiać, dopytać się jakieś rzeczy, podzielić się jakąś opinią na jakiś temat, to oczywiście zapraszam na naszego Discorda TV Kowalowe. Ode mnie tyle, przeskoczmy do tej jednej rundy i pokażę wam, jak ten pojazd potrafi się spisywać w odpowiednich warunkach. Znaczy głównie. No chyba, że masz jakieś, nie wiem, ja mam hita na przykład, albo jakiś pojazd z hitem i wiesz, że przebijesz mu tą płytę, no to walisz mu w tego. Walisz mu na prawo oddziała, na skraj płyty, albo na lewo oddziała, na skraj płyty i wtedy wchodzi w magazyn AMO zawsze. Czekam. 4600 gram kurczaka takiego zrobionego na powietrzu czy coś. Od 50 kala skontować. Machine gunner, ja mam na. Kurwa, Ferdien. No, dokończyłem 600 gram kurczaka, ma to przecież około 600 kilokalorii, nie? To też jest takie, no, hej. Ale nagetrzyki w tempurze kurwa lubię. Zrobię sobie później resztę. Ziemniaków sobie kupiłem 1,5 kilo, to jeszcze z pół kilo ziemniaków sobie kurwa zrobię fryteczki z nuggetsami i się wpierdolę do wanny i chuj, sobie pooglądam TikToka pewnie czy coś. Jakby ta amunicja nie wybuchła, to bym już zwariował, nie? Zabiliśmy go naszą inteligencją. Trzy kill asysta? Aha, tam jeszcze jeden był, co wy gadacie? Aha, bo to Pershinga rozjebałem, a tam był jeszcze super Pershing przecież, no tak. O, to ten nowy Sheridan. Jesteśmy tak listy, że tu mogę stać na wyjebce, patrzę, bo nic na mnie wystaje na DTGM. Good. Trzeba skautować, moi drodzy, i to w opór. Wszystkich trzeba oznaczać, tutaj nasz team będzie wiedział, co robić, mam nadzieję przynajmniej. O kurwa, można! Może nie całym, ale...
coś kurwa jedzie. Oho. Gunner, loader, machine gunner. Cofaj pan, cofaj, cofaj, cofaj tym pięknym Jumbo. Nie zdążę obrócić. Okej. Jeszcze tu dziada wyskautowałem, ale jaja. Muszę naprawić, bo mi silnik padnie zaraz. Albo nie. Ach, o i padł. Nie pierdol do mnie, Marian. Z każdej strony już. Już nie mam. Osiem fragów, 5 asyst i będę miał na atomówę czy nie? Wątpię. Patrzcie. Brakuje mi do atomu. A, bo padłem kurwa raz przecież. Padłem w taki chujowy sposób, nie? No przecież, bo mnie dziabli na początku rundy. To bym pewnie miał na atom teraz, nie? A tak, to do atomu w chuj daleko ze 3 albo 4 fragi. Kurde. Ile tam jest? 400 ja na kurwa 650, później na 600 chyba strzeliłem. Jestem jeszcze skotnięty teraz. Witam w piździe i zapraszam. Nie widzę go, kurwa. Jest. Ja pierdolę. Oko za oko, a to ten co ja wcześniej dokończył. Kierowca kurwa mój taki niepewny, jak mi się wydaje. Tak się runda skończy. Nawet jakbym nazbierał punkty, to już nie dolecę, nie? Kurwa, nie pamiętam kiedy ostatni raz o tym wyrzuciłem. Za każdym razem mi brakuje właśnie tej jednej asysty, tego jednego fraga, kurwa, nie? I w końcu jak ktoś dopadnie. Nawet ostatnio w odcinku o Serenite, tylko ja się tam nie starałem o to, mówię, teraz też się nie starałem i nagle tak patrzysz, kurwa, ty. No jednego fraga mi brakło, nie? Do atomu i chuj. Może jak punkt przejmę. Bo B też przejmujemy. No, 12 punktów mi brakuje. Już jak mnie nawet z KM-u chyba, kurwa, postrzuję, to już powinno mi to nabić wtedy, nie? Nie Proxy Fuse, to nie był Proxy Fuse, moi drodzy. To nie był Proxy Fuse, kurwa. Jesus. Patrzcie, jaki klacz. Jeżeli chodzi o punkty. Zdążę? Na razie mamy punkty, nie? Dobra, trendy nas leci.
Powiedzę zastrzel, kurwa. B-29 jest osłaniane, moi drodzy, przez, kurwa, BFA-110. Też swoją własną atomówę niesie, nie? Come on! O, kurwa, ty, przez kabinę mi przeleciała. Przejęli C, ale właśnie spada atomówa. Żebyśmy zdążyli, kurwa. Żeby ona zdążyła wybuchnąć. No. Ja pierdolę, ale klacz. Dupa mi się spociła w opór, nie? O, jeszcze tam lecę, kurwa, na ekranie z tym zielonym. Także, moi drodzy, myślę, że więcej nie trzeba pokazywać o tej PBVC-501, bo jest to po prostu BWP-1 na 6.7 bez ATGM-ów, tak? Mamy tego 300 mm, znaczy ja to tak mówię, ma 73 mm, ale mamy tego 300 mm hita, który po prostu sobie radzi ze wszystkim, na co tylko trafimy, tak? I rozwaliliśmy w tej rundzie parę czołgów ciężkich, później troszeczkę bakanem przymuliłem, ale zdarza się. Ja jeszcze tak teraz w sumie wtrącę, że dzisiaj w piątek na pewno będę streamować na platformie Twitch, także do Twitcha również znajdziecie link w opisie. Nie trzeba się tam rejestrować, żeby oglądać, ale jeżeli będziecie chcieli coś na czacie popisać ze mną, coś pogadać, już się trzeba będzie zarejestrować. Ode mnie tyle, dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku.